Siema, jak tam życie? Witam serdecznie, Mafia Solec z tej strony i tu jest też również ze mną Kaźmisz. Witamy w kolejnym łocinaczku z Farmers Life. A jakby tu sobie poprawić chmurą? Podkliknąć by można było coś tego ogółem albo coś wypić. Ale co my mamy tutaj? Apatię nadal smutny mam. Coś tu trzeba byłoby zrobić. Wycinka trzeba prawa roli. Co pozwolę? Bo to jest elektryczność. Jakieś pozwolenia mi wyskoczyły. Znów pewnie zapłacenie za prąd. Hej, to był live. Pozdrawiam wszystkich serdecznie z tego miejsca. Dziękuję ślicznie. Projekt nagrywanie na weekend. Czas start. Słuchaj, tam nie. Proszę was bardzo. Jadymy, jadymy. Co mogli im sprzedać, to sprzedali im 20 tysięcy jest. Kupili im pozwolenie na większą trochę. O, witaj, cześciko. Mam nadzieję, że. Pasienie 10 wygłodniałe. O Jezus Maria, no to chodź, kuści tu wrzucimy miseczkę. Mam nadzieję, że. Mam nadzieję, że nie będziesz zadowolony. Tu by ci coś jakiego Mińska wrzucił. Dobra, tu może mu tylko te dwa skrzydełka. Pewnie pieczone by było trochę lepsze, ale nie mam teraz czasu, żeby ci to wrzucać. Także mam nadzieję, że ciko sobie przyjdziesz i tu ładnie w chałupie zjesz. Bardzo bym cię prosił, żebyś za mną nie biegł, jak i również wszystkie krowy. Generalnie wezmę, wsiądę, szybko sobie stąd przyjadę. Czy będę jechał? No właśnie, wyjedźmy tylko poza. Bo powiem wam tak, ostatnio mi zwierzęta to same zbiegały. Będzie tu remont, będzie duży remont, będzie budowa, będzie wszystko ogółem całe te. Co tam ci koczy? On pójdzie do chałupy sobie. Nie wiem, czy on sobie ogarnie, że ma miskę w chacie. Możemy z burty założyć. Teraz tak, ja jeszcze skoczę, bo pewnie coś na siebie mogę trochę zabrać. Polecimy sprzedać jeszcze parę rzeczy. Tylko najpierw, zanim to... Dobra, zamykaj to czym prędzej. Trzeba załatwić poranne sprawy i możemy teraz już sobie jechać. Trzeba budować oborę, więc musimy się zająć bloszkami. Wyprzedałem już, nie mam zielonego pojęcia, słuchajcie, ile, ale naprawdę bardzo, bardzo dużo. Czy tu w ziemniance są ziemniaki? Są ziemniaki. I czy te ziemniaki mogą jeszcze tutaj być większej ilości? Coś tam mogłoby ich więcej być. Więc możemy sobie te ziemniaki... Dobra, na razie to zrobimy tak. Przerzućmy sobie te ziemniaki i generalnie sobie wrzućmy tyle, ile ich tu wejdzie. 300, dobra, czyli te 300 bym mógł, znaczy 30 parę bym mógł sobie sprzedać. Do tego wszystkiego wejdzie to tyle, a jak zrobię to tak, nie wejdzie więcej? Nie, nie wejdzie więcej, dobra. Pasza się mi nie zepsuje, więc możemy zrobić taką kombinację. Tak czy siak zostaje jeszcze 500. Wydaje mi się, że na razie to sprzedam i wystarczy. Kiedyś w międzyczasie będę miał chwilę, to sobie na pewno podjedziemy i to ogarniemy. Muszę zapierniczać, bo tak naprawdę PGR mi zaraz zamkną. 29 minut, będziemy chwilę po 18. Mam nadzieję, że on jeszcze tutaj jest. Jest, całe szczęście, i mam nadzieję, że to ode mnie wszystko wariaciku weźmiesz, bo ja, cholera jasna, naładowałem cały pasek, to na live, kto widział, ten wie. Warto było. Sprzedaj swoje zwierzęta, przybliż wóz. Okej, okay, 7800. Dobra cena musi dzisiaj być. Generalnie zobaczmy sobie rośliny, zwierzęta, nasiona. Pasze, pasze. To by było raczej ze zwierzętami. Pasza plus 6. Czy to 6? Nie wiem już teraz sam, jaka to jest cena, ale dobra, skóra dzika, kozioł, okej, okay, czyli ten widzę, że skupuje takie rzeczy. Mógłbym jemu przywozić. O, dobra, widzę, że on zabierze ode mnie te wszystkie kapelusze, dziwne rzeczy, które mi nie są, znaczy nie wszystkie, bo widzę, że to nie wszystko jest, ale dobra, spoko, fajno. My sobie nawracamy. Zwierząt nie kupujemy, bo mówię, najpierw musimy u nas zrobić oborę. Kozły wtedy przerzuci tam, gdzie jest obora, żeby... Bo one mi latają po podwórku. Ja nawet jak stałem, jest minus 22 stopni dzisiaj, więc musimy też szybko do domu wracać, żeby się ogrzać. Dzisiaj będzie trochę roboty takiej domowej, więc myślę, że będzie spoko. Ty, a teraz mi... Aha, on nie sprzedał, jeszcze nie wziął ode mnie tego, dobra. Nie szkodzi. Ty masz buraki, kochana? Masz buraki. Biorę od nich... Czemu? To tyle tylko? Aha, bo więcej mi nie weszło. Co tu jest jeszcze? Coś jest wrzucone, słuchajcie. Ale co to, ja nie mam pojęcia. A, ziemniaczki jeszcze, dobra. Czyli tak, podjedźmy bliżej. To miejsce załadujemy. A u tego jeszcze biegnę, mam na sobie, mam na sobie. Lecę mu sprzedać paszę, od niej zakupimy buraki, bo bardzo szybko moje buraki się rozeszły i powiem wam, że ten cukier... No kurde, nie wiem jak to z opłacalnością jest. Dobra, 400 coś, luks. Nie wiem jak to jest z opłacalnością, bo ten cukier, nie wiem ile miałem też buraków. Ale moment mi się rozszedł.
Dobra, biorę wszystko od niej. Masło mam chyba, więc nie potrzebuję. Mamy też nową misję, tak naprawdę. Bo mamy misję związaną... Czekajcie, tu są ziemniaki, tu są ziemniaki. Dobra, może ona wóz szczytasz. Czytasz wóz, kochana? Pohandlujmy. Nie. Tutaj trochę bliżej. Teraz ściągniesz wóz. Nie. Dobra, to lepiej nie ryzykujmy. Zróbmy to po prostu w taki sposób, że... O, to idziemy. Myślałem, że jednak nie wezmę wszystkich ziemniaków na raz. Dobra, zarobiliśmy. Słuchajcie, za te buraki żeśmy zarobili, więc spoko. Tu jest cukier. Tylko jest bardzo, bardzo drogi. Tak naprawdę. Zobaczcie, ile kasy. Nie no, to cukier robimy sami. Słuchajcie, cukier robimy sami i gitara gra. Teraz tak, przez Pegiera my tu musimy przejechać czym prędzej. Myślicie, zmieszczę się? Zmieszczę, dobra, pasuje robota. Czy coś tu może jest takiego, co by mnie interesowało? Chyba nie ma. O kurde, paliwo, 0,4 litra. Miejmy nadzieję, że Antek będzie miał, mnie uratuje. Ostatnio od niego dość dużo i dużo kupiłem, dobra, ma. O kur, 70, no dobra, paliwo nigdy nie zginie. Paliwo nigdy nie zginie, musimy kupić od niego też maszyny. Kupimy kultywator i kupimy, słuchajcie, od niego w tym sezonie rozrzutnik. To są dwie najpotrzebniejsze rzeczy, które ja będę mógł udoskonalić w naszym gospodarstwie, żeby to wszystko grało i hulało i buczało. Teraz tak, dolej paliwa. Dobra, git. Możemy, słuchajcie, zjeżdżać, nic więcej nie jestem w stanie zrobić. Teraz generalnie dostaliśmy zadanie, które wykonamy dopiero w to lato. Chodzi tutaj generalnie o... Dobra, więcej tu nic nie zrobię. Gąski, gąski do domu. Uciekać wszystkie, proszę, proszę, do domu biegnąć. One chyba biegną. Dobra, słuchajcie, zostawię ten ciągnik, bo to nie jest dobry pomysł, żebyśmy my tu teraz to ogarniali. Mam nadzieję, że one wszystkie przywędrują i nam pięknie tutaj na grzędy swoje usiądą. Zapraszam was, otwieram wam to. Możecie przychodzić, możecie przychodzić, możecie spać, jeść. Dobra. Mam krowę, mógłbym ją kurczę wydoić i mógłbym ją wprowadzić, ale pierw. Ciekawe, czy mi nie wyłączył już prądu, a dopiero co płaciłem. Nie, dobra, nie wyłączył. Tu jest paliwo całe, my sobie paliwo gdzieś zeskładujemy. Dobra, te kury biegną, tu jak widzicie paliwa jest sporo. W ogóle co ja znalazłem, to naprawdę byłem w szoku. Ole, jest paliwka, pięknie, to mnie bardzo cieszy. Znalazłem trzecią, w ogóle miałem w tym koło domu. Jeśli chodzi o... O ten, o te moje, przyda się wszystkie, to koło domu to było. Dobra, butelka jest do zabrania. Czyli teraz tak, robimy cyk. Jak się robi tu wszystko na nasze, na nasze bimberki. Cyk, rozpal ogień 20 godzin, tu jest w porządku. Tu widzę, że musimy przynieść trochę drzewa. Jest gdzieś nadmiar? Niestety drzewa nadmiaru nie ma. Fajnie, że jest ten styczeń, można było iść jakieś drzewo zdziałać. No ale żeśmy odwalili trochę lipę i żeśmy tego nie ogarnęli. Tu zgasimy. 190 niby. 80 parę wezmę, doniosę. Doniosę, Chico se tu leży. Widzicie sami, one przez to, że ja nie mam tu ogrodzone, no to one tak zostają. Ja jak zrobię tamtą oborę, przy niej będzie lepiej to pasowało, żebym to ogrodził. Może i nawet wezmę i to ogrodzę też w 100%, żeby one na 100% mi nie przechodziły przez to. Choć raz to działa, raz nie. Ciężko ogólnie to wyhaczyć, jak to miałoby działać. Tu jest zacier, dobra, przepraszam cię. U kurde. Dobra, ciul. Będzie tu, słuchajcie, ta bimbrownia będzie chodzić 24/7. Dajmy do opału i gitara wszystko gra. Co i może bymy wypili, choć nie chciałbym zbytnio, żeby Kazimierz tutaj... Dobra. O. Ty coś czmychnął? No to się mu od razu lepiej trochę zrobiło. Będzie im tak, zwijać papierosy w domu. Pogotujemy zaraz jeszcze. Tylko byśmy musieli wziąć rzeczy potrzebne. Butelka nie jest mi potrzebna, więc ją zostawię, żeby sobie niepotrzebnego syfu nie robić. Wszystkie zwierzęta są. Dobra, kury na grzędach. Potrzebuję wiadro. Czy wiadro znajdę tu? Net. A może wiadro znajdę tu?
Też nie? Kurde, Kai o czym wiaderko zaniósł? Hej, ta, o, tu jest ładnie. Mamy razem ze 100 około na papierosy do przerobienia, więc jest tego sporo. Dobra, tu jest wiader. No widzicie, tu mam kilka rzeczy do sprzedania. Zrobiłem misję na live'ie na to wyburzanie. Jak dobrze pamiętam. Więc mamy to skończone. Dlatego też przyszła nota nowa, to mogliście się na pewno kapnąć. Kurde. Czemu ona nie chce, żeby być wydojona? Wyduj, dobra. Ła, no to żeśmy dojenie sobie zrobili luks. No lepiej tego nie mogliśmy ogarnąć. No, nie będę już jej czyścił. Pozbieram też to jutro. Ona jest prowadzona przeze mnie? Tak. I możemy tu prowadzić zwierzę. Chodź, ty se wejdź. Nie wiem jak mam uratować konia. Jak mam uratować te zwierzęta, bo masakra jest z nimi. No byka nie będziemy doić, to jestem pewny. Jest jeszcze jedna krowa była, ale gdzie? To Bóg to wie. Pewnie tylko jedynie. No nic, tak se zostawimy. Zamykamy chałupem. Trzeba rozpalić tu w piecyku. Dobra, niech tu się wszystko nam fojczy. Wszystko otwieramy na maksa. Dobra, będzie git. Czy my coś możemy tu? Nie, nic nie możemy. Możemy tylko zostawić sobie to i spróbować przynieść buraki. Mógłbym wjechać ciągnikiem, ale wszystkie zwierzęta pobudzę niepotrzebnie. Kurde, widzę, że się nawet siano tam wyczyściło ładnie. Dobra, wspinaj się. 18 i 82. Dobra, gitara, mamy to. 10 chyba jest potrzebne, czyli 10 cukrów zrobimy. 10 cukrów, one były po 180. No to jest 1800 zł. Kurde, no z tym do ludzi, słuchajcie. A my zapłaciliśmy 250 za buraki. Więc to jedynie farelka. To, że muszę napalić w piecu. Dobra, pasuje robota. Gotuj. Cukier z buraków. Gotuj. Cukier z buraków. Dobra, mamy to. Dodajemy do opału na 3 godziny. Będziemy mogli podkręcić jakieś papieroski, coś tego. I przyniesiemy jeszcze troszkę wody w razie W na kolejne zaciery. Czyli jest to dość opłacalne. Hodując, kurde, teraz ciekawe, które z najbardziej, wiecie, z upraw są dochodowe. Zamknijmy to, bo temu trochę się zimno zrobiło. Apatia, lekkość, pozwolenia, no dobra, zbyt zimno. Musimy się ogrzać. No tutaj już myślę, że ci kaźmi będzie ciepło. No niestety ja na niego czapki założyć nie mogę. Chętnie bym chciał, ale się po prostu tu nie da tego zrobić. Coś byś kaźmisz z J. O może ej, słuchaj tak. Wyśmienity nie, ale rosół normalny byśmy sobie spożyli. Nawet w takiej ilości. I w razie W to się pójdziemy też coś napić. Kurde, że nie ma. No jest herbata, dobra, no parzona kawa. A herbaty są? Herbata jest, kurde, dobra, czyli my herbat możemy narobić, tylko że pewnie jest to potrzebne tam nam cukier. No tu wiem, że coś na zimno. Patrzę, czy coś byśmy mogli tu sobie. O, masło możemy sobie machnąć. A masło się super robi szybko. Kurde, to jak ona będzie nam dojść, to z masła my naprawdę możemy fajny interes zbić. Chico niestety nie przyszedł. Możemy my go wziąć do chaty. Jest kuty mój kochany, chodźżeś tu. Chodź ze mną. Chodź ze mną. Dobra, widzę, że napiera na drzwi. Chodź. Chodź ty do domku. Czemu ty do domku nie chodzi? Ja wiem, że ty przyzwyczajony jesteś. Ale no kurczę, ty w domku możesz siedzieć. Co tu jest? Już czapkę. Sztuczka? Ty już zjadłeś i co teraz? Jest jeszcze głodne upasienie. Ładna sztuczka, no. Fajnie się bawisz. Dobra. To tak niech zostanie. Bomby nie, zwijanie papierochów. 12 tu mamy przeszykowanych, to możemy to zabrać. I będziemy mogli to sprzedawać. Więc kasa będzie z tego niemała. 82 buraki. Co tu jeszcze ciekawego my mamy? Tak naprawdę nic fajnego tu nie ma. Dużo mam tych herbat i tego wszystkiego. A dobra, już pamiętam co to było. To myszką się jechało. Dobra, cyk. Później jest z każdego na każdy szybciej, nie?
No ogólnie to jest taka robota w sam raz na zimowe odcinki. Teraz przyjdzie luty, a my czym prędzej będziemy musieli, słuchajcie, wziąć i ogarnąć tutaj no te warzywka. Zaraz wam też pokażę w ogóle o jaką misję tutaj chodzi. Ale no mamy zadbać o tak naprawdę podwórko nasze i tradycję ojcowską. Czyli że no musimy mieć swojego wszystkiego. Będziemy wszystkie uprawy w tym sezonie, że tak powiem, sadzić, więc będzie tego sporo. I ogólnie ja zasadzę te wszystkie grochy, nie grochy, chyba w ilościach sztuk takie, które są potrzebne do ogarnięcia tej misji. Bo i tak tego jest tam, z tego co czytałem, sporo. Gdyby człowiek wcześniej tę misję robił, to już byśmy byli naprawdę hop do przodu. Za nie jest chyba ten kombajn, ale jeszcze ten. Dobra, tytoń się skończył, więc pasuje robota. Po szafkach papierosy można pochować. Tu jest ok. Czy jest godzina może, bo byśmy się też coś może przespali. Jest równa godzina, żeby się tu nie popaliło. Więc lecimy sobie godzinę zrobić do spania. Coś odpoczęliśmy, więc takie zarąbiść. Fajnie. Cukier z buraków. Cukier z buraków. Kurde, woda, dobra. Musimy polecieć i zobaczyć. Bo mamy wodę do wlania. Poprawić humor? No ja ci tu nic nie poradzę, no. Tu możemy powlewać, jak już jestem. 23. To tu będzie sporo. A, myśmy wlali i odlali. Znalazłem beczkę. W końcu na live'ie. Całkiem przypadkiem leżała poza gospodarstwem. Nie wiem, jak do tego doszło. Nie wiem, Zenek by mógł być zamówiony. Ale się całe szczęście chyba mi sięgnęło ten sam. No ale dobra, jak już tak tu jestem z beczką tę wody, lepiej tego po prostu ponapełniać. I niech tu one pracują nam 24/7. Butelki są do wzięcia o ponad 14 godzin, więc pasuje. Powyżej 20 wszędzie, no żeby było, to musimy tutaj dolać. I już mamy z głowy. I cała mucarnia, wszystko jest mordy wyczyszczone. Więc się nie macie o co martwić. Bo mamy w końcu koniec tak naprawdę. Nalej do pełna. Puste wiadro, przecież mam. Nalej do pełna. Dobra. Cyk, mamy to. Unieś. No i to spokojnie możemy do naszej kuchni wlać, żebyśmy mogli ten biberek tutaj robić. Cyk. Zamknijmy drzwi, bo nie wiem jak to wygląda, ale raczej to ciepło się jakoś w tym domu przytrzymuje. Tak mi się przynajmniej zdaje. Teraz tak, staniemy sobie tutaj. Niestety chyba nie ma szybszej opcji, choć pewnie znajdziecie mnie. Zaraz poprawicie w komentarzach i powiecie, że mógłbym to zrobić troszeczkę inaczej, o wiele szybciej, ale ja tu jakiejś opcji takiego, żeby potem przytrzymać shift, no to ja wiem, żeby shift robić. Nie ma takich opcji, które by mi tu pozwoliły, że beczka stoi obok i możemy sobie to ogarnąć, więc cyk. Dobra, lecimy dalej. Cukier z buraków. Wiecie, to one bardzo podobnie się robią, jeśli chodzi o czas. Więc wolę, żeby mi się to tutaj póki co robił sam cukier. Co my mamy? A zacier jagodowy, a zrobiliśmy sobie coś, więc zawsze będzie już kolejna rzecz do robienia. Musimy zrobić teraz, no jak są trzy, to tego trochę idzie. Ja powiem wam, nie wiem, czy z kuchnią można jakoś zbudować, raczej nie. Ale jeżeli ona by 24 chodziła, byśmy ją pilnowali, to raczej nie będzie z tym problemu, żeby to ogarnąć. Dobra, myślę, że weźmiemy sobie jeszcze jakieś tam 10 papierosów. Kurde, niektóre zwierzęta niedługo umrą. To mnie trochę denerwuje, bo patrzyłem. Powiem wam szczerze, że nie widziałem, które zwierzęta mogą kojfnąć. Chyba, że dobra, kurów wszystkich nie sprawdziłem, ale ciężko sprawdzić kury. Chyba, że jak siedzą na grzędzie, teraz je dorwę. Ale też nie wiem jakie jedzenie, no bo tak, tylko specjalnie powiększyłem ziemiankę, bo pisaliście, że w ziemiance mi się to nie popsuje, więc specjalnie pojechałem, 5 koła zapłaciłem. Przyszli Andrzej z Mietkim i mi to zrobili. Więc myślę, że to powinno być. No kit tej ziemiance, bo teraz jeżeli ja chcę przechowywać swoje ziemniaki, nie powinny mi one się popsuć. Z mięsem, no mam je usmażone, więc też nie jest to jakieś takie, że pozostałem na pastwę losu. Jedynie teraz co mogę, to usmażyć. Muszę usmażyć, jak mi coś zejdzie, to usmażymy sobie to dla Cika, to jedzenie. Dobra, mamy kolejne papierosy. Ile papierosów wchodzi do tego?
Ej, fajnie, dobra, kurde, tu wchodzi naprawdę tego sporo. Czyli my będziemy mogli sobie to ładnie pochować. Czy tu papierosy znajdę? Nie znajdę. No i właśnie, to jest szynka. Spożyjemy sobie ją, bo boję się, że może się zepsuć. Teraz tak. Jestem ciekawy, czy ta ziemianka jest pełna, czy też nie. Ale chyba ją dopełniłem teraz ziemniakami. No właśnie, tu jest mięso, tu jest, słuchajcie, masło. Powiem wam, że jeszcze jest za mało, ale 10 koła teraz chyba kolejna kosztuje. O kurde, dobra. Buraki są moje przecież. I tu byśmy mogli pogotować tą kukurydzę. Tylko ciekawe, czy gotową nam kukurydzę ktoś kupi. Weźmy tak, zróbmy. Weźmy tak, zróbmy. I teraz przynieśmy jeszcze to masło do ziemianki. Bo to są najbardziej zagrożone rzeczy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Masło, dobra, spoko, fajno. Ale mam buraków. Się okazało, że jeszcze swoich stówę miałem. Także to tam, wiecie, nie szkodzi, bo ja raz dziennie mogę jechać kupić buraki od nich. Są tylko 3 mięsa. Na godzinę jest fajerka. Także my pójdziemy się znów przekimać. Pobudka o 1 w nocy. No trochę dzisiaj, Kazimierz, taki dziwny tryb życia będziesz miał, ale wybacz. Musimy tak to po prostu zrobić. A rozpal ogień, kurna dziot, żeśmy niepotrzebnie tak się przespali. Dobra. Jeszcze jedna godzina. Pobudka o 2:50. Czy coś regenerujemy? Regenerujemy. Wiadomo, to będzie szybciej spadło do kolejnego dnia, ale myślę, że spokojnie powinniśmy to przetrwać. I teraz tak, gotuj. Smażony drób. Potrzebujemy masło. I 3 masła potrzebujemy. Potrzebujemy 3 masła, bo my nie możemy już z masła zrobić żadnego, ponieważ nie mamy mleka. Dobra, to mi szkodzi. Weźmiemy 3 masła sobie stąd. I będziemy mogli te drobie tak naprawdę usmażyć. Dobra, jest cyk. O kurde, dawno powiem wam, tak nie było ciekawie. To, każdy na innym tym zrobimy. To 10 minut, zobaczymy, ile dostaniemy. Znaczy, smażenie nie powinno w ilość sztuk ingerować. Jedno smażysz, jedno dostajesz. Więc to jest po prostu szybkość, w jakiej to zrobić. Czym większy ogień, tym szybciej ci się spali. O, to też powiem wam tak. Co odkryłem, no to w kilku tych rzeczach jest tak, że czym masz większy ogień, to szybciej to się później spali. Więc jeżeli jesteś przy kuchni, to lepiej sobie robić niektóre rzeczy na szybko. Tym bardziej przyciągnięty kurczak staje się suchy, więc no to nikt tego by nie chciał jeść. Nie. O, widzieliście, smażone, więc... Git. I tu jeszcze smażony drób. Gotuj kolejny cukier z buraków. Ja w międzyczasie mogę sobie zrobić tak, że dodamy mu do miski. Dobra, no, mieliśmy 10 minut, czyli tam 2 minutki było dłużej. Gotuj, jakiś zacier musimy zacząć robić. Miodowy, zacier, szynka, jakby, poczekajcie, jabłkowy, to. Zupa grzybowa. Dobra, miodowy. Róbmy miodowy. I tutaj zaraz ściągamy drób i mamy to z głowy. Mięso jest przysmażone, więc nie powinno się ono, moim zdaniem, od razu popsuć. Teraz zaraz zobaczymy, co jest z tą kukurydzą gotowaną, ale ona też musi być zrobiona na szybki. Smażony drób, a jakoś tam... A, serio? Dobra, byśmy się naczekali na to tyle czasu, że nawet nie mam pytań. O, dobra, wolne. Teraz tak, gotowana, kukurydza gotowana. Spoko, zobaczmy, godzina. Tak naprawdę, to też po około godzinę. Nie, zacier, nie, dobra, zacier się po prostu robi długo. Więc git, mamy to. Oddaję cukier. Ile mi się zmieści, to zaniosę. No bo boję się teraz przespać nocy, że to rano może być już za późno na to wszystko. Czyli kukurydzę oddajemy. 99. Zróbmy tak. Stawmy mięso. Dołóżmy tego, okej, okay, mamy to. Po prostu kukurydzą będę chodził. Idźmy zobaczyć butelki, bo... Widzę, że butelki mi się kończą. Ja będę na pewno musiał sobie iść i poszukać kilku rzeczy. Widzę, że zacier. Zaciery są tam, pozostawały. Wszystko się zrobiło, jeszcze tutaj się dzieje, tutaj się robi.
7 godzin do opału, 12, żeby zrobił się bimber do końca, weź kolejne dwie butelki. No właśnie, i zobaczcie, co się zaczyna dziać, że zaczynamy tracić buteleczki, trzeba będzie trochę zacząć to spożywać, albo też sprzedawać. Kolejne 4 butelki tutaj są, zacier jagodowy mogę ze sobą zabrać. To raczej zacier nie jest, to są borówki tylko i wyłącznie. Ciekawe, jakby na bimber rosół zagotowany. Nie, to zwartowałem, tego nie możemy też zrobić. No dobra, tu już butelek nic ciekawych nie mamy, to są butelki z bimbrem. I tu butelek tak naprawdę nie mamy. Antybiotyki jakieś są w razie W, ale nic mi się na całe szczęście nie dzieje, bo żeśmy o Kazimierza dzisiaj zadbali. No dobra, jest git. Jest tak naprawdę git. Bierzemy się wtedy zaraz za ogródek, bo już w lutym myślę, że nie będzie śniegu. Jeżeli będzie, no to my pójdziemy po prostu do lasu narobić hałasu i to będzie tyle w temacie. Żeby nie zasnąć za długo. Na godzinę możemy iść spać. Znów, niestety, to będzie już 4. Za dużo to my nie pośpimy. Ale no, kukurydza spalone, cholera. Szkoda. Ale teraz kukurydza gotowana jest na idealnie godzinę. Więc my tą godzinę szybką idziemy się przespać. Będzie już 6, będziemy w pełni wypoczęci, tak jest. Jest dobrze, biegniemy. Zdejmij, zdejmij, uj, bardzo szybko ta kukurydza gotowana nam tutaj schodzi. Czemu tylko jedna? Aha, bo teraz dopiero zrobiliśmy. Kukurydza gotowana, kolba będzie pokonana. Nawet Messi na boisku trzymał moją kolbę w pysku. Napełniamy wiaderko wodą i dodajemy do naszej kuchni. A jest dobrze, słuchajcie, jest dobrze. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało, jak taką kukurydzę pogotujemy, też czy ktoś ją od nas kupi. Bimber kolejny się robi, jakieś tam gotowe buteleczki są. Tu widzę, że możemy to wrzucić. Jak widzicie, no, na papierosy jeszcze dużo rzeczy jest. I najważniejsza, słuchajcie, rzecz, że nadal mamy luty, a to śnieg nam tu pada. No nic nie szkodzi, no bo mówię, my sobie luty wykorzystamy tak, że po prostu pojedziemy po drzewo. Fajnie, jakby się udało odzyskać mojego przyjaciela, Rafałka, konia. Który byłby mi bardzo pomocny do ściągania drzewa. Ale to tak chyba zbytnio nie będzie szło. Kolejny bimber, kolejne butelki. Jest też i kolejny zacier. Mamy wszysio misio. Pokazuję wam misyjkę mordy. Skarb rodzinny to nie, nadaje się na rolnika. To jest kolejna z misji, którą musimy wykonać. Cebula w ilości 40 groch, 30 kapusta, marchew. Dzisiaj po to sobie pojedziemy. Zaraz wszystko sprawdzę, ileż też ja tego posiadam. Dobra, pszenica to już odhaczyć mogę. Buraka cukrowego mało, czyli wszystkiego muszę. Tak naprawdę mogę pokupować wszystkiego, bo mi będzie tak potrzebne, więc jedziemy na takie też to zakupy. Póki jeszcze zwierzęta śpią, ja podjadę. Myśmy tą paszę sprzedali całą. Ja podjadę i... Kurde, widzę, że tu się nic nie przebiło. Dobra, nic też nie wybiegło. Cyk. Dobra, jest ok. Skakujemy na przyczepę i opóźniamy trochę nasz magazyn. Niestety nie da się szybciej tego kłaść, próbowałem i się niestety nie udało. To możemy wrzucić, to możemy wrzucić, to też i to też. Coś piknęło, czyżby... Nie no, godzina nie minęła raczej. Ale ja wbiję, tu zobaczyć. Jest, dobra. Uff, kukurydza by się spaliła niestety. Więc tu możemy zrobić zacier z buraków. Troszeczkę więcej czasu będziemy mieli. Czy światło można zgasić? Myślę, że tak, bo zawsze jakaś oszczędność na prądzie będzie. My sobie wskoczymy i tak na przyczepę teraz. Ok, i możemy tą kukurydzę gotowaną tu wrzucić. Akurat pojedziemy, popatrzymy, może ktoś to będzie chciał kupić. Zobaczymy, jaka ta cena będzie za normalną, a jaka cena będzie za gotowaną.
Kolejna butelka jest gotowa, okej. Nie wiem, czy to się nie skończył bimberek, który my mamy tutaj do ogarnięcia. Bo jest opcja, tak, wiem, zbierz wszystko, ale niestety nie wiem czemu. Tak jakby była aktualizacja, wcześniej mi to się udało ogarnąć i nie miałem, także nie miałem ograniczenia. Miałem tam tonem coś na sobie, więc tego sobie chyba Kazikowi pierdachnął. Zboża wszystko mogę wziąć, ale niestety tej reszty rzeczy ja niciula nie mogę sobie ze sobą zabrać, także trochę z tym akurat słabo. Kurde, wiecie co? Ja tam mam niby jeszcze tej paszy. Dobra, to sprzedamy to wszystko. Bo to szkoda wtedy patrzeć na to. I tu my to wrzucimy. I coś jeszcze my byśmy mogli sprzedać? Bo tak. Wełna? No tkać nie można chyba robić ubrań. Czy jest maszyna do robienia ubrań? Właśnie teraz sobie tak myślę, że kurczę się mega zastanawiam, czy jest maszyna do ubrań. Cię jest tanie z kapustą. Czekaj, trzeba to dobrze rozmyśleć, bo tu trzeba zabrać butelkę, która... No nie, to tylko ta jest. Bardzo szybka ta bimbrownica jakaś, jakoś tak ta szybciej robi niż wszystkie inne. Kurde, miód pitny. Chyba tak, no trzeba to sprzedawać, no bo... Możemy do chłopaków na PGR zajechać. Tu by trzeba było owce, kozy poobcinać. Ja te moje zwierzęta to w ogóle są... Bóg wie gdzie. Tu jest krowa, którą byśmy mogli wydoić kolejną. No jest, wydój. Co to jest? Poród cielaka, o kurde ty. Jest cielak do wyciągnięcia. Czekajcie, Jorzym się wcześniej w to nie bawił. Dobra, to jest dobra akcja na dzisiaj. Tylko biegnę zobaczyć. Uff, to się całe, dobra, jak się zgasiło, to nie puśćmy losu, zostawmy to. Wyczyścimy krówkę. Weźmiemy wiadro i ją również wydoimy. Czy wiadro było tu? Nie, wiadro były w tam. I spoko. Stąd, żeby nie przejechać zwierząt, ja się po prostu, wiecie co, tepnę. Ej, no kurde, gdzie były te wiadra? Tu? Tu były, dobra. Ej, ja nie wiem jak jest ślakiem, ja nie odbierałem porodu jeszcze. Czekajcie. Ja wyczyszczę pierw. Oczyścimy ją ładnie. Kurde, to takie coś to w oborze powinno się robić. Może pójdziemy, co? Pójdziemy do oborki z nią. Żeby ona nie urodziła w międzyczasie. Ja liczę na to, że nie, ale ładna bieluśka. Albo słuchajcie, w stodole, o to zrobimy. Tam, żeby inne zwierzęta nie patrzyły. Teraz tak. O kurde. O, żeśmy za tu... powierzgał nogami. Dobra, mamy to. Słuchajcie, jest cielaczek. Witaj w rodzince, maluszku. Dobra, chodźcie ze mną. Chodź ze mną, chodź ze mną. Tu je wrócę. Co wy się boicie tak wejść? Jak się wjebała? Cielak, krowa. Tak, już wam idę ogarnąć jedzenie, spokojnie. Ja miałem kiedyś... Czekajcie. Ja ogólnie to co mogłem to pozbierałem. A tu kiedyś była taka skrzynia, a już jej nie ma, jo? Czyli my tak naprawdę zostaliśmy bez... bez siana, bez niczego, żeśmy wszystko przepierdzielili. Nie no, niemożliwe. Albo i możliwe. Tubelków już żadnych nie ma? Przez przypadek to posprzątałem. Tu tak. No dobra, mamy to zrobione. Okej, to są do sprzedania po prostu rzeczy, ale to to... Dobra, no możemy wprawdzie wziąć, bo na PGR jedziemy. Czy on to kupi? Chyba nie, chyba on tego nie kupował. Się tak pieseł. Się tak zastanawiam, czy ja im paszę bym mógł wrzucić. Tu jest chyba takie koryto. Jest pasza, dobra. Słuchajcie, no ja mam z czego robić te pasze, więc my sobie to weźmiemy i sobie to tak po prostu ogarniemy.
Tamten dyk zalata. Młody teraz głodny, więc tu trzeba narzucić po prostu dużo tego. Tutaj tę kolejną też rzucimy, tu trzeba im ponapełniać. Co ty taki zdenerwowany? Chodź tu. Chodź tu też, będziesz miał z góry przynajmniej. Też się najesz. Chodź. Znaczy nie, dobra, on pewnie tutaj gdzieś poleciał. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Ty, o ja, dobra, ty byłeś. Chodź. Ja nie zauważyłem, że on tu był. A teraz nawrócisz? Nawróci, dobra. Chodź tu. Jezus Maria, w końcu mamy jej w zagrodach w miarę. A pies je chyba naganił, nie wiem. Ale on nie wie, gdzie je naganiać, więc niemożliwe. Ty, świnia stąd w końcu uciekła. O! A ostatnio na live żeśmy się mordy zbugowali, nie? Głodny nie pojedzie szybciej. Dobrze, spokojnie, kochany. Ja cię już tutaj o ciebie zadbam. Patrz. Paszę, biorę 20. I chodźesz, cyk. Trzymaj paszy. Jarek, pasza runda nasza. Kozioł, ty. Ja ciebie mogę wydoić. A nie, dobra, sorry, przepraszam. Kozioła nie wydoimy. Ty uciekaj. Świnia stąd uciekła, Beatka. Weź se zjedz. Ja cię będę potrzebował. Ten tu coś opierniczył. Mam nadzieję, że nie kurę. Jajka możesz. Właśnie, jajka weźmiemy i sprzedamy od razu. Jak jedziemy na PGR, to to weźmiemy. Kurde, 36 minuta. Więc pojedziemy to sprzedać. Akurat pięknie i idealnie to zakończymy. Jest luty, więc jeszcze jakiegoś na jakimś live sobie chwilę tutaj posiedzimy i ogarniemy. Rafał, ty gdzie chcesz, to biegnij. Ja mam nadzieję, że pobiegniesz coś zjeść. A nie będziesz tu za mną, wariacik, ubiegał. Jajka są. Tu dawno nie zbierałem. Boże, ile ty świna. Kurna dziot. Ja muszę tu naprawdę, dobra, tej paszy ja tu trochę zostawię, bo ja muszę wszystkie koryta ponapełniać, dawno nie było nic. Tam coś w ogóle biega. Tu ten kozioł chyba mi nie pozwala przejść. Nie wiem, co się dzieje. Co się dzieje? Jest. One tak biegły, dej spokój, co tu się podpierniczało. Dobra, to także dobra, zabieramy kolejny worek, 31. Tu było gdzieś koryto. Kozioł. Uciekaj stąd. Nie więcej tego nie wejdzie, no dobra. Tu mamy. Tu było dla świń i dla takich reszty zwierząt, więc one powinny sobie takowo to ogarnąć. No i tutaj jeszcze dopełnimy w razie był też tutaj, żeby miały co jeść. Dobra, one se zjedzą, miejsce se raczej znajdą. O, widzicie? Świnia sama już idzie. Dobra, następna też. Gitara, one wiedzą co, gdzie i jak, więc to mi jak najbardziej pasuje. Czy coś jest jeszcze na sprzedaż? Ta ziemianka nie. Tutaj mam jakieś tam duperele. Spoko. No nic, ja tu więcej nic nie sprzedam. To wszystko zostaje. I musimy tak mieć to ogarnięte. Dobra, jedziemy na PGR i słuchajcie, kończymy ten odcinek. Sprzedamy to wszystko. PGR, PGR, PGR. No ale pasza to jest taka fajna rzecz, bo powiem wam szczerze, chyba tą paszę... Z jednej strony no, mogę sobie tam rzucić im co bądź, ale najbliższy wóz sprzedaj. 27 tysięcy, moi drodzy. Teraz tak, handlujmy. 29 tylko wziął ode mnie za to, więc trochę słabo. Bimber to tamto ona nie kupi. A co ja tu mam jeszcze? Jajka. Jajka ona ode mnie weźmie. Kurwa! Co ja klikłem? Ej kury, dostałem! Coś zrobiłem, jakieś zadanie dla niej, nie wiedziałem! Drugiej takiej jak nie ma jak ty w całym Zalesiu? No to nieźle, żeśmy zaczęli chyba...
To jest Helena? Maryśka. Zrobić serce. Nie, tylko mam Helenki tamtej. Dobra, to jest, o to mi chodziło. No dobra. To jest git, pohandlujmy. No nie, nic tu nie zrobię. I teraz, a od ciebie mógłbym pobrać te wszystkie rzeczy, nie? O, dobra, wiecie co, to nie jest takie, że ja wam na odcinku pokażę, bo teraz tak, ja muszę zrobić te zdjęcie i wszystkiego pobrać po tyle, co potrzebuję, więc sobie to zostawimy na spokojnie. Idę zobaczyć, czy ten może Bimbru nie potrzebuje. Jak nie, to w tym momencie kończymy odcineczek i sobie resztę tutaj działamy. Nie, ten ode mnie Bimbru nie kupi. Także słyszymy się już na wiosnę. Dziękuję ślicznie wam mordy za uwagę, miłego dzionka wam życzę, nie wiem kiedy ten film wychodzi, bo jest projekt wyjazd weekendowy, także nie mam zielonego pojęcia, ale miłego dnia wam mordy życzę i do kolejnego, na razie strzała, trzymajcie się, cześć!